żebyśmy szerzyli tą ideę tolerancji, bycia razem, żebyśmy mówili, żebyśmy się nie bali przede wszystkim tych osób niepełnosprawnych, osób z zespołem Downa, bo to nie jest choroba, to jest wada genetyczna, no a taki jakby w społeczeństwie pokutuje jeszcze takie przekonanie, że to jest choroba i że tym można się zarazić. Otóż nie, nie można. Dla integracji to raz, a po drugie, żeby wprowadzić dziecko jak najbardziej sprawne do otoczenia, gdy dorośnie, nie? Kiedy nas już nie będzie. Nie? Mam nadzieję, że to się udaje. Franciszek nie jest zbyt zadowolony, ale... No on czeka na bieg, bo on już chce biegnąć. Celem, jeśli chodzi o zdobycie funduszy, jest zebranie pieniędzy na organizację półkolonii dla dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ w ofercie nie ma takich ofert, albo jest ich bardzo mało i rzeczywiście bardzo trudno jest zorganizować czas letni dla dzieciaków z niepełnosprawnością. W zeszłym roku nam to się udało i w tym roku mamy taki sam cel. Fundacja Tośka i Przyjaciele i wiele współdziałających osób dobrej woli i chętnych do pomocy, aktywnych. Właśnie w ubiegłym roku wpadło na taki pomysł, żeby organizować gliwicki bieg kolorowych skarpetek. W tym roku mamy drugą edycję przy równie wspaniałej pogodzie i widać już dzisiaj i po programie, i po ilości tutaj uczestników, że inicjatywa się przyjęła.